Dzień dobry wieczór. Jest 6 dzień sierpnia do końca roku. Pozostało 147 dni. Swoje imieniny dziś obchodzą Jakub, Oktawian oraz Stefan. Wszystkiego najlepszego dla Was. Chciałbym również poinformować, że jeśli masz ochotę, to możesz mi postawić wirtualną kawę, żebym nie zasnął przy nagrywaniu kolejnych odcinków. Linki znajdziesz w opisie filmu. Część pierwsza. Kartki z kalendarza Polska. Rok 1920. Wojna polsko-bolszewicka. Zwycięstwo wojsk polskich w bitwie pod Łysowem. W pierwszej dekadzie lipca 1920 roku przełamany został front polski nad Autom, a wojska frontu północno-wschodniego generała Stanisława Szeptyckiego cofały się pod naporem ofensywy Michała Tuchaczewskiego. Naczelne dowództwo wojska polskiego nakazało powstrzymanie wojsk sowieckiego frontu zachodniego na linii dawnych okopów niemieckich z okresu I wojny światowej. Sytuacja operacyjna, a szczególnie upadek Wilna i obejście pozycji polskich od północy wymusiła dalszy odwrót wojsk polskich. Pierwsza armia generała Gustawa Zygadłowicza cofała się nad Niemen, a czwarta armia na Szczarę. Obrona wojsk polskich na linii Niemna i Szczary również nie spełniała oczekiwań. W walce z przeciwnikiem oddziały polskie poniosły duże straty i zbyt wcześnie rozpoczęły wycofywanie na linię Bugu. Plan Polskiego Naczelnego Dowództwa zakładał, że 1. i czwarta Armia oraz Grupa Poleska powstrzymają bolszewików i umożliwią przygotowanie kontrofensywy z rejonu Brześcia. Rozstrzygającą operację na linii Bug-Ostrołęka omulew doradzał też generał Maxime Weygand. 6 sierpnia Grupa pułkownika Tadeusza Gałeckiego otrzymała rozkaz uderzenia na oddziały 27. Dywizji Strzelców, które sforsowały Bug pod Drohiczynem. 62 Pułk Piechoty ześrodkował się na Wysowie. Około południa Sowieci uprzedzili Polaków i artyleria nieprzyjacielsko otworzyła silny ogień na zatłoczoną wojskiem miejscowość. Wywołało to panikę wśród żołnierzy 62 Pułku Piechoty. Wycofujący się w nieładzie pułk porwał ze sobą sąsiedni 14 Pułk Piechoty i 16 Pułk Piechoty, a żołnierze zaczęli samorządnie przerzucać stanowiska obronne, nie słuchając rozkazów oficerów. Przeciwnik nie zorientował się w sytuacji, zajął jedynie miejscowość i zaniechał pościgu. Dowódca grupy, pułkownik Tadeusz Kałęcki, obsadził obwodem pierwszym pułku piechoty wzgórza na południe od dworu Wysowie, a w obyd deserterów zezwolił dowódcy szwadronu 10. pułku ułanów użyć broni. Te radykalne środki w niedługim czasie pozwoliły uporządkować szeregi 62. i 16. pułku piechoty. Około godziny 14 polskie pododdziały wyszły do w kontrataku w kierunku Nałysów i Majdani odzyskały utracone stanowiska. Wzięto wielu jeńców. Ranny został dowódca 2 Pułku Piechoty porucznik Władysław Torbasidzioski i dowódca 2 Karabinów Maszynowych podporucznik Tadeusz Wrubel. Następnego dnia 62 Pułk Piechoty został zluzowany przez 57 Pułk Piechoty. Rok 1944 to szósty dzień Powstania Warszawskiego. Drugi dzień rzeź woli. W śródmieściu zaczęła działać harcerska poczta polowa. Eksterminacja mieszkańców warszawskiej dzielnicy Wola dokonana przez oddziały SS i Policji Niemieckiej pod dowództwem Heinza Reinferta na początku sierpnia 1944 roku w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego. Rzeź woli stanowiła bezpośrednią realizację rozkazu Adolfa Hitlera, nakazujące zburzenie Warszawy i wymordowanie wszystkich jej mieszkańców. W trakcie masakry, której punkt szczytowy przypadł w dniach 5-7 sierpnia, w licznych masowych i indywidualnych egzekucjach zamordowano tysiące polskich mężczyzn, kobiet i dzieci, w tym pacjentów i personel trzech wolskich szpitali. Masakrze towarzyszyły gwałty, rabunki i podpalenia. Całkowita liczba ofiar pozostaje trudna do ustalenia. W polskiej historiografii szacowano ją zazwyczaj w przedziale od 30 do 65 tysięcy. Niektórzy polscy i niemieccy badacze są jednak zdania, że nie przekroczyła 15 tysięcy. Woli była uznana za największą jednostkową masakrę i ludności cywilnej dokonaną w Europie w czasie II wojny światowej, a zarazem największą w historii jednostkową zbrodnią popełnioną na narodzie polskim. Część druga kartki z kalendarza świat. Rok 1964 w Newadzie została ścięta sosna długowieczna zwana Prometeusz, jedno z najstarszych znanych drzew na świecie około 4900 lat. Okaz sosny długowiecznej rosnący do 1964 roku na, na terenie obecnego parku narodowego wielkiej kotliny w Newadzie. Drzewo zostało ścięte za zgodą Służby Leśnej Stanów Zjednoczonych przez studenta geografii prowadzącego badania na tym terenie. Zliczono wówczas 4844 pierścienie i niektóre późniejsze źródła potwierdzają ten wiek. Metodami dendrochronologicznymi jego wiek został określony na 4862 lata. Według stanu wiedzy w tamtym czasie był to najstarszy żywy organizm na Ziemi. Starszy niż znaleziony wcześniej inny okaz sosny długowiecznej, rosnący w górach białych w Kalifornii. Starszy od obu tych okazów jest odkryty pod koniec lat 50. XX wieku, a datowany w 2012 roku. Nienazwany żyjący okaz z gór białych, którego wiek przekracza 5000 lat. Rok 2013 podano publicznie komunikat o sprzedaży za 250 milionów dolarów należącego od czterech pokoleń do rodziny Grahamów dziennika The Washington Post prezesowi firmy Amazon Jeffowi Bezosowi, największa i najstarsza gazeta codzienna w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych, czwarta w USA pod względem nakładu, jej założycielem był Stilson Hudson, dziennikarz i polityk Partii Demokratycznej. Pierwszy numer ukazał się 6 grudnia 1877 roku w nakładzie 10 tysięcy egzemplarzy. Liczył 4 strony i kosztował 3 centy. Pierwsza siedziba gazety mieściła się przy 914 Pennsylvania Avenue. Na początku funkcjonowania gazety The Washington Post pisali Joseph Pulitzer oraz Theodore Roosevelt. Dziennik jest jedynym czasopismem na świecie, które posiada własny hymn. Utwór The Washington Post March skomponował w 1889 roku John Philip Sousa, kompozytor i dyrygent US Marine Band. 6 sierpnia 2013 podano publicznie komunikat o sprzedaży należącego od czterech pokoleń do rodziny Grahamów dziennika Jeffowi Bezosowi. Gazeta zdobyła 69 nagród policera. Gazeta zdobyła światowy rozgłos przez swoje badania afery Watergate w latach 70., w czym kluczową rolę odegrali jej reporterzy Bob Woodward i Carl Bernstein. Za dziennikarskie śledztwo obaj reporterzy otrzymali nagrodę Pulitzera. Łącznie dziennikarze The Washington Post zdobyli ją 47 razy. Jedną z zdobytą w 1981 roku przez Janet Cook, Gazeta musiała jednak zwrócić w atmosferze skandalu. Okazało się, że nagrodzony artykuł o ośmioletnim chłopcu uzależnionym od narkotyków został zmyślony. Był to jedyny taki przypadek w historii przyznawania prestiżowej nagrody. To wszystko na dziś. Bardzo Ci dziękuję za uwagę. Jak zwykle życzę wszystkiego dobrego i zapraszam jutro na kolejny odcinek kalendarium o godzinie 20. A tymczasem dzięki wielkiej narka. Kalendarium. Zbiór wydarzeń historycznych. Zostaw subskrypcję łapkę oraz komentarz. Codziennie nowy odcinek.